Pan Piecowski, trwający trener drużyny na przodu Borucin. Chciałem się o kilka wrażeń z meczu zapytać. No, mecz na bardzo wysokim poziomie. Wiadomo, graliśmy z liderem, cieszymy się, że w ogóle zdobyliśmy te 4 punkty. No i że to jest nasz sukces w ogóle, że jesteśmy w pierwszej ósemce. No, to pan trochę taki skromny tutaj jest, bo wygraliście z wiceliderem na wyjeździe również w ostatniej rundzie, także to nie jesteście takim zespołem, z którym nie można się liczyć. Myśmy liczyli na większy opór, co prawda, z waszej strony, ale mecz był dobry i można powiedzieć, szczęście sprzyjało Kujakowicom. Czy widzę to źle? Nie, tak. Bo jak chłopcy teraz wygraliśmy teraz z wiceliderem, to chłopcy pomyśleli, że naprawdę są tacy dobrzy i się spieli. Teraz naprawdę się spieli, te pierwsze partie byli spięci. Jak oni są młodzi, myślą o wygranym, to tak jeszcze im nie idzie. Oni potrzebują doświadczenia. Pierwszy rok oni grają w drugiej lidze w ogóle. Rok temu grali jeszcze w trzeciej lidze. To są mało doświadczeni zawodnicy. No właśnie, drużyna bardzo młoda, składająca się z zawodników, którzy właściwie przyszłościowi są, prawda? No mamy 3 wychowanków, 2 braci Greli, ten młodszy brat Grela jest, teraz wygrał turniej Grand Prix kadetów, pierwszy, no, jest numerem 1 w Polsce, w kadrze Polski jest naszym wychowankiem, w ogóle 3 są naszymi wychowankami. No, wiążemy z nimi wielką przyszłość i nadzieję, że kiedyś tam coś tam osiągną w tego tenisa stołowego. No to można w Borucinie zobaczyć, bo macie wiele drużyn, które występują w różnych klasach rozrywkowych, gdzie młodzież na pewno może spokojnie od, powiedzmy, początkujących do tych zaawansowanych drugiej ligi grać i nabierać rutyny, prawda? No tak to prowadzimy. Prowadzimy od czwartą, mamy czwartą, trzecią i drugą ligę. Mamy tam znowu już takich 8-9-latków i znowu tak to chcemy. Może jak kiedyś osiągniemy albo pierwszą ligę, albo gdzieś oni pójdą sobie gdzieś indziej do pierwszej ligi, ale tak to chcemy prowadzić, tak, i tam tak no, na razie wychodzi. Zapytam na koniec jeszcze tylko, kogo uważa pan za faworyta, kto wygra ligę? No, teraz już Kujakowice powinny wygrać, mają 3 punkty przewagi, pomogliśmy im, ale to tak jest, mają dobry zespół, 2 pierwszych zawodników na pierwszym stole są naprawdę bardzo dobrzy. Tyły nie mają najgorszych i powinni to, no dograją 3 punkty przewagi, to powinny dograć. To dziękuję panu, życzę zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwej drogi powrotnej. Dziękujemy. Dzisiaj akurat w dzisiejszym meczu bardzo ładne otwarcie z naszej strony, ponieważ po grach singlowych 4-0. Myślę, że to jeden z najlepszych meczów, jeżeli chodzi o te pierwsze pojedynki, w których otworzyliśmy 4-0. Przed nami jeszcze kolejne mecze i tutaj drużyny, że tak powiem, już teraz są z górnej półki, bo gramy z drużynami od 4 do 2 miejsca i każdy mecz będzie trudniejszy, także wiele jeszcze pracy przed nami, także no cóż, no, trzeba kolejne mecze wygrać i potwierdzić dominację w lidze. Pan skreczował, kontuzja kolana, tak? Czy jak dobrze widziałem, co pan może powiedzieć w tej chwili, jaka dyspozycja? Znaczy powiem tak, no w pierwszym pojedynku, jak było widać w 5 secie, chyba skręciłem, tak mi się wydaje, że skręciłem kostkę albo staw tutaj przy kostce. Miejmy nadzieję, zobaczymy jutro u lekarza, jak to będzie wyglądało na prześwietleniu. Miejmy nadzieję, że jest to nie tyle groźne i da się to wyleczyć 2 tygodnie, bo za 2 tygodnie mamy następny mecz. Oczywiście następną partię oddałem walkoverem. Ciężko mi się takie partie oddaje, ponieważ no, jestem przyzwyczajony do walki nawet ze swoimi słabościami, ale patrząc przyszłościowo, nie wiem, czy byłaby to dobra decyzja, jeżeli następne mecze moja noga by była obciążona i moglibyśmy je przegrać. Myślę, że ten punkt nie był aż tak ważny w mniemaniu tych punktów, które są jeszcze do zdobycia. Jeszcze może słowo o drużynie z Borucina, bo bardzo też młoda drużyna z wieloma młodymi chłopcami, utalentowanymi chłopcami. Co pan na ten temat powie? No, ja mogę tylko o samych superlatywach. Ten zawodnik, który tutaj grał z nami na pierwszym stole, bodajże kadet, w obecnych rozgrywkach indywidualnych wygrał Grand Prix kadetów. No powiem tak, ja mnóstwo lat również występowałem w takich turniejach. Takich turniejów nie wygrywa się przez przypadek, tak? To zawodnik z bardzo dużą mocą na przyszłość. Kwestia tylko, jak zostanie poprowadzony. Jeżeli jego kariera zostanie poprowadzona odpowiednio, no to mamy tutaj, powiedzmy, narybek ekstraklasy. Może to będzie przyszły mistrz Europy, tak? Nie mnie to oceniać. Teraz jest taki okres, który bardzo ciężko powinien przepracować, aż do wieku młodzieżowca, gdzie że tak naprawdę nabierze sił i będzie widać, na co go stać. No, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tylko w samych superlatywach, bardzo
bardzo mocny zawodnik, chociaż mały ciałem, ale naprawdę jeżeli chodzi o poziom, wielka klasa. Następny mecz wyjazdowy do Mikołowa, jaka prognoza? Jeżeli chodzi o Mikołów, może tak, to jest bardzo nierówna drużyna, ponieważ oni potrafią zrobić niespodziankę i ograć najlepszych w lidze, ale potrafią również mieć kilka wpadek. No, ciężki teren, mogę tylko tyle powiedzieć, bo ponieważ sala bardzo specyficzna, bardzo specyficzne warunki, tak jak w większości klubów na Śląsku. Są to bardzo ciężkie warunki, ich publiczność, ich teren. W takich meczach gra się bardzo ciężko. Mamy 3 punkty przewagi. Chciałbym, żebyśmy wygrali również następny mecz. Liczmy, że rywale potkną nogę i będziemy mieli przed 2 meczami do końca 5 punktów przewagi i tak naprawdę wszystko będzie wyjaśnione. Dziękuję bardzo za komentarz. Życzę wszystkiego dobrego. Przede wszystkim wszystkiego dobrego z kostką i zdrowych, wesołych świąt, panie Marku. Ja również życzę. Dziękuję. Dziękujemy.